Macie. Dzisiaj będziemy recenzować bardzo fajne adaptery Bluetooth, które nazywają się Fio UTWS3. Jest to druga wersja takich nadajników. Pierwsza się nazywała UTWS1. Oczywiście oferowała złącza dwupinowe oraz tak zwane MMCX. Do czego służą, jak wyglądają, jakie mają parametry? O tym wszystkim dowiemy się za chwilę. Na razie zobaczcie sobie unboxing. To co, unboxing? Folię już zdarłem do robienia fajnego zdjęcia, tak więc zobaczmy co w pudełku. Powiem szczerze, sam ich jeszcze nie otwierałem, więc będę równie zaskoczony co wy. No więc, chwileczka. Tak to wygląda po otwarciu pudełka. Wybaczcie, ale na temat samego pudełka nie będę się wypowiadał, ponieważ to nie pudełko testujemy, a towar. W środku prawie bez niespodzianek, aczkolwiek powiem wam, że to pudełko jest po prostu gigantyczne, nie? Ale o tym dalej w recenzji będzie. Zobaczmy co znajduje się wreszcie tutaj tych pudełek. W tym mniej ważnym kartoniku była oczywiście szybka instrukcja obsługi, jakaś tam karta gwarancyjna czy sprawdzanie autentyczności i kabelek do USB do USB-C. No dobra, a co ze słuchawkami samymi, znaczy się adapterami? Oto i adaptery. Proszę bardzo, lewy złącza. Trzy piny widzę. Drugi adapter. Samo pudełko. Powiem wam szczerze mówiąc, naprawdę jest ogromne. Tak leży sobie w dłoni, więc generalnie wypełni wam całą kieszeń. Ma zatrzaśnięcie magnetyczne, którego teraz nie mogę otworzyć jedną ręką, bo drugą trzymam telefon. Ale dobra, będziemy o tym dalej rozważać już na recenzji. Dlatego też zapraszam bez zbędnego zwlekania na dalszą część. Tak więc po unboxingu, głupie pytanie, jak zacząć? Jak zacząć z tymi słuchaweczkami? No, może głupie, może nie głupie, ale niektórzy ludzie mieli z tym problem, więc postaram się przeprowadzić was przez ten proces konfiguracji w miarę szybko, ale tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Więc tak, po rozpakowaniu te adaptery, już wam je pokazuję, tak wyglądające adaptery. Mają tutaj z tyłu, w tym miejscu, tak jak widać, ostrość, panie Mirek, tak. Tutaj jest naklejona taka tasiemka. I generalnie ta tasiemka jest bardzo niewidoczna i trzeba ją zdjąć po to, żeby móc włożyć te słuchawki do opakowania, do pudełka i je naładować w pełni. Bez tego to nie będzie działać. Niektórzy mają z tym problem, więc od razu wam mówię. Tasiemki zdjąć, słuchawki, pudełko naładować do końca. Dioda tutaj z przodu urządzenia po podłączeniu, ona musi zgasnąć. Jak zgaśnie, wtedy znaczy, że jest naładowany. Co dalej? Moduły telefon wykrywa pod praktycznie czterema pozycjami. Dwie pozycje lewe, dwie pozycje prawe. Jedne z nich mają w tytule nazwę firmware, drugie są jakby czyste. Nazywają się UTWS3L, UTWS3R. Macie właśnie wybrać te czyste pozycje, albo lewą, albo prawą, w zależności od tego, która słuchawka będzie jako słuchawką dominującą. Co prawda słuchawki te posiadają taki system, który się nazywa aptX TWS Plus, czyli teoretycznie, jeżeli wasz telefon obsługuje ten system, możecie podłączyć sobie obie słuchawki do telefonu i one są jakby równorzędne. Obie są słuchawkami Master. Ja tego systemu niestety w swoim Samsungu Galaxy Note 9 nie mam, dlatego też moje słuchawki łączą się tylko jedna albo druga i potem w zależności od tego, czy na przykład połączę pierwszą lewą, to prawa łączy się z lewą, lewa łączy się z telefonem. Czyli standard w słuchawkach bezprzewodowych True Wireless, nie? Więc, tak jak już się połączyliście bez numeru firmware, telefon was zapyta, czy chcecie się połączyć na przykład ze słuchawką lewą, klikacie tak. Potem zapyta, czy chcecie się połączyć ze słuchawką prawą, klikacie tak. I generalnie to wszystko. Jeżeli wam się jednak nie uda i coś pójdzie nie tak, musicie schować obie słuchawki do pudełka, tego pudełka, zamknąć to pudełko, ponieważ jak otwieracie pudełko, to słuchawki od razu się aktywują. Musicie zrestartować telefon, usunąć z telefonu, z połączeń Bluetooth wszystko, co nazywa się Fio UTWS3, tak żeby tego nie było w ogóle. Potem otwieracie pudełko, przyciskacie przycisk, który znajduje się pomiędzy słuchawkami w tym miejscu tutaj. Powinien być widoczny. O, widzicie ten przycisk? Naciskacie go i trzymacie przez około 12 sekund, czyli generalnie dla bezpieczeństwa te 15-20 sekund trzymacie. To resetuje całkowicie słuchawki i wtedy znowu wyciągacie słuchawki i w telefonie szukacie parowania z
UTWS3L albo UTWS3R bez numeru firmware i nazwy. Sam walczyłem z tym, no niestety też jakiś czas, więc teraz wam to mówię, żebyście wy nie musieli walczyć. Więc tak, do tych słuchawek jest aplikacja, która się nazywa Fio Connect, której się przyjrzymy za chwileczkę. Dlatego też zapraszam do aplikacji. Tak więc rzucicie sobie okiem, macie tutaj obok mnie, tutaj macie podgląd na mój smartfon. Wchodzimy sobie do Fio Control. Ja otwieram sobie te pudełeczko, słuchawki wyciągam, znaczy moduły same. Jak widzicie, pokazało się Fio UTWS-L i UTWS-R. Łączę się z jedną ze słuchawek. Jestem połączony. No i teraz macie pełno ustawień. Zaczynając od samej góry, pozwólcie, że sobie tutaj kliknę w ustawienia. Macie przywracanie ustawień domyślnych, możecie wyczyścić parowanie, wprowadzić słuchawki w tryb parowania, możecie je wyłączyć, zmienić nazwę i jest coś takiego jak OTA. OTA to jest aktualizacja firmware'u przez sieć. Klikacie po prostu sobie aktualizację online, albo aktualizacja lokalna. Aktualizacja lokalna po to, jak macie plik z oprogramowaniem wrzucony w telefon, jeżeli macie jakiś problem z aktualizacją online. Jeżeli nie, to klikacie online, aktualizację, jak macie połączony telefon z internetem, to wtedy wszystko sobie elegancko idzie. A upgrade guide to jest po prostu informacja, jak macie upgrade'ować te słuchawki. Dobra, wyjdźmy sobie z ustawień. Widzicie sobie, mamy Fio UTWS-L, UTWS-3L jest połączone z moim telefonem. Tutaj macie pokazane na zdjęciu z jakimiś tam słuchawkami. Generalnie ja na razie nie podpinałem pod te moduły słuchawek, więc tak to wygląda. I teraz tak, zmień funkcję przycisku. To jest fajna opcja, ponieważ macie opcję 1. Tak wygląda opcja 1. Możecie sobie spauzować, przeczytać. Nie będę na tego czytał, bo recenzja będzie znowu zajmować strasznie długo. Macie sobie opcję drugą, którą ja wybrałem. No i też widzicie, niektóre rzeczy się nie mieszczą. Najwygodniejsza dla mnie, szczerze mówiąc. I macie funkcję trzecią. Proszę bardzo, widzicie sobie. Spauzujcie sobie, jak chcecie poczytać dokładnie. Po prostu zmieniacie opcje tych tutaj przycisków, które są na urządzeniach, które no to będą bardzo fajnie i lekko chodzą. Macie też opcję ustawiania, jak widzicie tutaj, ile czasu ma minąć w momencie, kiedy wyciągniemy urządzenie i nic nie będziemy robić. Macie equalizer, który możecie sobie ustawić. Jak widzicie, ja mam wyłączony equalizer, więc się po prostu tym nie bawię, sobie to jest poustawiany. Nie wiem na co, na rok. Widzicie, kurczę, wygląda to dziwnie. Ja nie używam equalizera, bo dla mnie equalizer to jest jedno wielkie zło. Dlatego też not thank you. Jest rock, jest pop, jest wokal. Na potrzeby włączymy. Macie trzy opcje po prostu. Oczywiście możecie sobie sami też chyba to ustawiać, czy nie możecie? Halo, panie? Bo nie możecie sobie sami ustawiać equalizera w tej aplikacji. No trudno, jak macie equalizer w grani, to sobie ustawicie sami. Jest też coś takiego jak ustawienie audio. Możecie sobie zmieniać balans, jak widzicie, lewy, prawy. Jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy ze słuchem, możecie ustawić sobie głośność waszego urządzenia, waszych urządzeń BTR, bo mają osobną głośność. To jest fajna sprawa. W telefonie regulujecie osobną głośność, osobno regulujecie urządzeniami. Polecam w telefonie przygłośnić na 90% i regulować sobie już samym urządzeniem. Głośność tonów, to z tego co wiem, to jest po prostu komunikaty. Głośność połączenia głosowego w momencie, kiedy rozmawiacie przez te słuchawki. Ja wolę mieć akurat głośne, bo z reguły moi rozmówcy, nie wiem, szeptają sobie do tych telefonów. Trzeba wszystko słyszeć. No i oczywiście język komunikatów angielski, chiński. Macie instrukcję obsługi, której nie będziemy w tej chwili przeglądać. Tak więc tak wygląda właśnie sobie aplikacja Fio Connect. Bardzo fajny dodatek, mimo że jest. No to teraz wrócimy sobie. Więc tak. Co mogę powiedzieć o tych modułach? Te moduły naprawdę mają bardzo fajną jakość dźwięku, szczególnie ze słuchawkami FH3, z którymi je testowałem. To mi się bardzo fajnie zgrywało. To są słuchawki FH3. Akurat mam tutaj podłączone kable. Teraz wam pokażę, jak to się wszystko podłącza, ale wpierw wam trochę pomarudzę na temat tego, jak to wszystko brzmi. Z tymi słuchawkami, względem kabla i połączenia przez normalnego jacka 3,5 mm do telefonu bezpośrednio, gra to naprawdę fajnie. Różnice są odczuwalne, no to są różnice marginalne. W porównaniu z pierwszą wersją bardzo fajnie mi się to trzyma, ucha nie wypada,
Pierwsza wersja miała właśnie taki problem, przynajmniej w moim przypadku, no ale każdy ma inne uszy. Po prostu miało to tendencję do jakiegoś wypadania, nie trzymało mi się dobrze. Wersja trzecia naprawdę świetnie się trzyma. Dalej, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy wersją pierwszą a wersją trzecią, tutaj macie małą taką tabelkę, którą przygotowałem. Na szybko wam to omówię, tak żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. U TWS-3 ma moc 25 mW na kanał przy 32 ohmach oporności. U TWS-1 miało tylko 5 mW przy 32 ohmach impedancji. To jest naprawdę ogromna różnica. Naprawdę nie brakuje tym modułom mocy. Zasilą praktycznie większość słuchawek bezprzewodowych do kanału, znaczy przewodowych do kanałowych, oczywiście z odpinanymi przewodami. Najważniejsza sprawa, u TWS-1 szumiało. Jakiś czas temu na tej ekipie Klawitera na Facebooku spotkałem się z takim tematem. Ktoś poszukiwał pomocy, ponieważ szumiały mu słuchawki Bluetooth. Wypowiedziałem się w tamtym temacie. Zostałem niestety wyśmiany w tym momencie, bo niestety każde słuchawki Bluetooth będą szumieć. W momencie, w którym jest podany sygnał na słuchawkę, bardzo łatwo to sprawdzić. Wygenerujcie sobie 10 minut ciszy w programie Audacity i wrzucić to na telefon i odtwórzcie. I w tym momencie przygłośnijcie sobie telefon na 90% i jeżeli macie osobną głośność, albo po prostu przygłaśniajcie sobie same słuchawki. W pewnym momencie usłyszycie szum. W niektórych słuchawkach będzie bardziej szumieć, w niektórych mniej. I to jest standard, ponieważ tam jest elektronika, ona jest miniaturyzowana. Im bardziej zminiaturyzowana elektronika, im tańsze urządzenie, tym to będzie bardziej szumić. Po prostu, niestety, tak to wygląda. W przypadku UTWS-1 to są jakieś dziwne parametry, których powiem szczerze, nie wiem jak interpretować, to są pikowolty bodajże, nieważne. W każdym razie UTWS-1 miało parametr 25, czyli dość mocno szumiało i to było słyszalne. W UTWS-3 jest to 8, jest 70% mniej szumów w UTWS-3 i to słychać. Naprawdę w większości nagrań, nawet w cichych nagraniach, trzeba się mocno skupić, żeby ten szum usłyszeć. Jeżeli chodzi o czas odtwarzania, UTWS-1 miało 8 godzin, ale nie miało pudełka. Takiego fajnego pudełka nie było. Tam był podwójny kabelek do ładowania, tutaj jest baza dokująca. Łącznie te słuchawki powinny wytrzymać jakieś 30 godzin, ale to wszystko zależy od tego, jakie macie słuchawki podłączone do tych modułów oraz jakiego systemu używacie, ponieważ TWS wytrzymuje 5,5 godziny, a TWS Plus, czyli jak macie każdą słuchawkę podłączoną osobno, wytrzymuje też 7 godzin jednorazowo. Czy to dużo, czy to mało? Oceńcie sami, bo to w tym momencie już są prywatne potrzeby. Jeżeli chodzi o wagę, słuchawki, znaczy moduły razem z opakowaniem ważą 125,5 grama. Same moduły ważą około 8 gram. Ja to ważyłem na takiej wadze kuchennej, ale położyłem dwa moduły, ważyły mi 16 gram, no więc matematyka prosta. Stare moduły ważyły, UTWS-1 ważyły 6,5 grama, czyli no generalnie to jest niewielka różnica, nie odczujecie tego na uszach. Jeżeli chodzi o złącza, UTWS-1 miało w zestawie kabelek, gdzie były dwa, z jednego portu USB-A, czyli tego standardowego takiego złącza USB-A, robiły się dwa złącza micro USB. Dzięki temu mogliście ładować dwa moduły jednocześnie. Na szczęście tutaj macie pudełko i to pudełko ma złącze USB typu C. Pewnie tego teraz nie zobaczycie. Później wam pokażę. I ostatnia właśnie sprawa, jest aplikacja do kontrolowania UTWS-3 do UTWS-1, ta aplikacja niestety nie działała. Tak więc z minusów i wad tego rozwiązania, bo każde tego typu rozwiązania takie wady mają. Rozmowy przez Bluetooth. Jeżeli nie macie TWS Plus, w tej chwili będziecie słyszeć dźwięk tylko w jednej słuchawce. Tylko raz udało mi się rozmawiać przez obie słuchawki, a większość czasu niestety słuchać w jednej słuchawce. Ale napisałem do firmy FIO w tej sprawie. Mieli akurat swoje święta, bodajże tam Nowy Rok Chiński, czy tam jakieś święto Księżyca, nieważne. Było jakieś święto i odezwali się w końcu do mnie i napisali mi, że znają ten błąd i że już pracują nad rozwiązaniem tego i będzie to dostępne w najbliższej aktualizacji dostępnej przez OTA, więc generalnie kupując te moduły UTWS-3, jest to zakup taki mocno, mocno przyszłościowy. Więc tak jak mówiłem, właśnie ten APTX TWS Plus musi być.
Następna rzecz, taką uwagę miałem, właśnie te takie nalepki, które były z tyłu na tych złączach, one były bardzo mało widoczne i po prostu napisałem do firmy FIO, że bardzo fajnie, żeby tutaj było to po prostu jakoś tak bardziej widoczne w tym miejscu, te tasiemki. I oni napisali, że w przyszłej wersji produkcyjnej dadzą tam po prostu niebieską tasiemkę, która będzie o wiele bardziej widoczna. Kolejna sprawa jest taka, że najnowsze wersje programowania tuż po połączeniu się z telefonem te WSK-i ustawiały się na maksymalną głośność, więc jeżeli mieliście maksymalną głośność w telefonie i chcieliście sobie regulować samymi UTWS-ami, to było ok, ale w przeciwnym razie, jeżeli mieliście UTWS-y przygłośnione, to nagle w telefonie ustawiała się głośność na maksa i było w ogóle dziwnie, już można było troszeczkę odlecieć, nie? Co jest jeszcze kolejna sprawa? Nie odnieśli się w sprawie tego problemu, że są cztery pozycje dostępne przy parowaniu, ale to jest mało istotna sprawa. Dobra, chciałem wam jeszcze tylko pokazać na szybko jedną rzecz, mniej więcej jak się to podłącza, jak wygląda z bliska same moduły, więc przejdźmy już sobie do tego. No więc jak widzicie, sobie tutaj mamy słuchaweczki. To jest oryginalny kabel zestawu. Żeby odpiąć te złącza MMCX, po prostu musisz się trochę nasiłować delikatnie i o, cyk, odpięta jedna, odpięta druga. Wystarczy tak szczypnąć te złącza, nie? Żeby ich nie uszkodzić, nie? Przy podłączaniu też oczywiście dobrze by było zwrócić uwagę, żeby nie podłączać tego pod żadnym kątem, tylko w miarę prosto, więc kabelek pozwólcie, że odłożę. Dobra, mamy same słuchaweczki. No i teraz tutaj jest, są te moduły, tak wyglądają mniej więcej z bliska. Jest pudełko, ono jest takie dość, powiem wam szczerze mówiąc, spore. Tutaj macie złącze USB-C, tutaj macie diody. No one mają określone parametry, jak się ładuje, jak się rozładowuje, więc generalnie to sobie wszystko możecie obczaić z instrukcji obsługi. Najlepiej, po prostu. Wyciągamy sobie moduły z pudełka. Tu jak widzicie są złącza, tu są złącza. Bardzo fajnie to trzyma. Wystarczy włożyć i o, cyk, samo wchodzi. Więc naprawdę bardzo fajnie to trzyma. Magnesy są też ładnie tutaj zrobione. Bardzo dobrze. Lewa słuchaweczka, tak jak widać tutaj. O, jest opis lewa. I podłączamy sobie. Cyk, wpięte, siedzi. W uchu to siedzi w ten sposób, nie? Czyli generalnie słuchawka musi być odwrócona wyjściem słuchawki w stronę przeciwną do przycisku. No i teraz sobie podłączymy drugą słuchaweczkę. Cyk. Jest. Światło słuchawki do wewnętrznej strony. Ja wam tutaj zostawię na razie ten widok tego. Jeżeli chodzi o zakładanie tego, to nie ma większego problemu. Pozwólcie, że sobie na chwilkę do was wrócę jako ja duży. Do tego się można po prostu przyzwyczaić. Ja z reguły już to po prostu wkładałem jedną ręką, cyk, do tyłu. Jest założone, siedzi sobie elegancko. Tłumienie jest całkiem niezłe. Nie ma najmniejszych problemów, czy to wypadnie, czy to nie wypadnie. Drugą też założę, a co? Proszę bardzo. No, i teraz mam nadzieję, że nie będę się do was wydzierał, ponieważ mam dwie słuchawki w uszach. Tak to wygląda. Jeżeli macie krótkie włosy, to wygląda to troszkę jakbyście mieli aparat słuchowy, nie? Ja wiem, że to tak może wyglądać, ale ja nie mam z tym najmniejszych problemów, przynajmniej widać, że mam coś w uszach i ludzie do mnie nie rozmawiają, tam słuchawki. Oczywiście nie wszyscy się do tego stosują. Dobra, wróćmy sobie do nagrywania, jak to wszystko wygląda. Więc tak, tak wygląda ten zestaw. I tak, pewnie zauważyliście, że ja znowu testuję to ze słuchawkami FH3. Dlaczego z FH3? No dlatego, że to są jedne z moich ulubionych słuchawek. Naprawdę fajnie to wszystko mi się zgrywa. I taki zestaw, moi drodzy, możecie wyrwać obecnie w promocji. Pozwólcie, że ja sobie skorzystam z mojej ściągi. Taki zestaw możecie sobie w cenie promocyjnej dostać w sieci MP3 Store do końca marca. 13% z tej ceny wam zetniemy. Ja pracuję w sklepie MP3 Store, stąd właśnie mam możliwość testowania takich fajnych rzeczy.
Co trzeba zrobić, żeby się na tą promocję załapać? Musicie dodać oba te produkty do koszyka, czyli UTWS3 i FH3 w informacji do sprzedającego. Wpisujecie hasło Szepty Techniki. Obsługa sklepu naliczy wam rabat, będziecie mogli później opłacić zamówienie. Dlatego też uważajcie, bo cena się nie zmienia po wpisaniu kodu rabatowego do okienka informacja do sprzedawcy. Zmienia to nasz pracownik. W sklepach stacjonarnych oczywiście możecie się powołać na tą promocję. Promocja będzie tam, wiadomo, że ograniczona liczbą sztuk i tak jak mówiłem, trwa do końca marca 2021 roku. Wam serdecznie dziękuję za uwagę, dzięki, że byliście ze mną. Zapraszam was serdecznie na kolejne testy. Ciekawe, co to będzie. W tej chwili sam nie wiem. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej. Słuchajcie, po jakimś czasie stwierdziłem, że jestem wam winien takie małe sprostowanie, ponieważ kwestia wyglądała w ten sposób. Ja pracuję w MP3 Store od 11 lat już. Kanał prowadzę od trochę ponad roku. I ja nie dostaję żadnych pieniędzy dodatkowych za to, że ja nagrywam te promocje i te filmy, w którym wam pokazuję sprzęt. Ja to robię wszystko po prostu, bo mam taką pasję i chcę się z wami dzielić fajnymi produktami. I tak właśnie wygląda sprawa. Ja nie dostaję żadnych pieniędzy, to nie są reklamy, to są po prostu recenzje, tak? Chciałbym, żeby to było wszystko między nami jasne. Nie będę nigdy nagrywać płatnych reklam, a jeżeli coś takiego się kiedykolwiek przydarzy, no bo wiadomo, różne są sytuacje, to na pewno będzie to na samym początku filmu jasno pokazane i jasno powiedziane. Jeżeli będę współpracować z jakąś firmą, od której otrzymam jakąś korzyść materialną, czy na przykład urządzenie za free, to też wam o tym wszystkim wspomnę. Tak więc mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Trzymajcie się, cześć.